W 2015 roku brytyjskie i irlandzkie media obiegła sensacyjna wiadomość. Sugerowano, że wiele lat wcześniej w Londynie grasował seryjny sprawca, o którym nikt wcześniej nie wiedział. Sprawca, który miał atakować w metrze. Mówiło się o tym, że może mieć na sumieniu nawet 31 ofiar. Był problem, aby ustalić, jak było naprawdę, bo podejrzany nie był chętny do współpracy. Opowiadał co prawda policjantom o dokonanych zbrodniach, ale często mijał się z prawdą. Kłamstwa są przecież nieodłącznym elementem każdego śledztwa. Kłamią świadkowie, sprawcy, czasami także poszkodowani. Jedni chcą uniknąć odpowiedzialności, to oczywiste. Inni mogą chcieć w ten sposób pomagać bliskim lub szkodzić swoim wrogom. Informacje o tym, kto kłamie i dlaczego, mogą być bardzo ważne dla rozwiązania sprawy i mogą skłonić detektywów do obrania nowego kierunku w śledztwie. Jednak jak skutecznie wykryć kłamstwo? Nie każdy ma do tego predyspozycję. To właśnie umiejętność wykrywania kłamstw jest najważniejszym punktem serialu Poker Face, który ostatnio zbiera tak pozytywne opinie. Mnie także zachwycił i zaraz opowiem wam króciutko dlaczego, ale wcześniej nadmienię jeszcze, że ten odcinek powstał w ramach płatnej współpracy z serwisem streamingowym Sky Showtime. Na tej platformie można oglądać serial kryminalny Poker Face. Główną rolę w tej produkcji gra genialna Natasha Lyonne. Ma ona niezwykłą zdolność. Potrafi w mgnieniu oka stwierdzić, czy ktoś mówi prawdę. Nie jest policjantką ani prywatnym detektywem. To kobieta po przejściach, która swoje zdolności początkowo wykorzystywała grając w pokera. Jednak pechowy zbieg zdarzeń zmusił ją do ucieczki. I tak przemieszczając się po kraju, w każdym odcinku wplata się w inną intrygę, którą dzięki swojemu niezwykłemu talentowi próbuje rozwiązać. Ten serial ma w sobie coś szczególnego. Jest lekki w odbiorze, wciąga, zaskakuje i poprawia humor, ponieważ główna bohaterka to charyzmatyczna i zabawna osoba. Nie jest to typowy kryminał. Tutaj sprawcę znamy już na samym początku. I podobnie jak nasza detektorka kłamstw, ona już po pierwszej rozmowie wie, czy ktoś ma coś za uszami. Jednak słowa to nie wszystko. Zawsze potrzebne są także dowody. Dlatego serialowa Charlie prowadzi swoje śledztwa. Dla mnie Poker Face to ciekawe odskocznie od mrocznych, pełnych tajemnic i przygnębiających kryminałów. Tutaj też mamy wątek śledczy, ale w zupełnie innym stylu. Produkcję docenili recenzenci na całym świecie. Przez wielu uznawany jest nawet za najlepszy serial tego roku. Na Filmwebie i IMDb z oceną ponad 7 na 10, na Rotten Tomatoes 98% pozytywnych głosów. Zachęcam do sprawdzenia tego tytułu. Poker Face czeka już w Sky Showtime. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Dla policjantów z londyńskiej dzielnicy Clapham przełomowym dniem był 4 sierpnia 1983 roku. Choć początkowo zapowiadało się, że będzie to kolejny typowy czwartek. Na komisariat przewieziono kilku mężczyzn, których wcześniej zatrzymano. Włóczęgostwo, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, kradzieże, takie czyny były dla tych aresztantów chlebem powszednim. Za dwa pierwsze z tych przewinień trafił tam niejaki William Boyd, 50-paroletni bezdomny, od dawna żyjący na ulicy. Ujęto go nie pierwszy raz i podejrzewano, że nie ostatni. Wieczorem policjant pełniący służbę na komisariacie usłyszał dziwne odgłosy dobiegające z jednej z cel. Zajrzał do środka przez wizjer i zobaczył, że jedna z trzech umieszczonych tam wcześniej osób leżała nieruchomo na podłodze. Tym osadzonym był właśnie William. Stojący nad nim mężczyzna krzyczał. Na jego twarzy wyraźnie widoczne było przerażenie, złość i niedowierzanie. Bał się, błagał funkcjonariuszy, żeby jak najszybciej wypuścili go z tej celi. Natomiast trzeci z osadzonych emanował spokojem. Nie krzyczał i nic nie mówił. Właściwie to w ogóle nie wydawał z siebie żadnych dźwięków. Policjant zawołał kolegę, który od razu przybiegł z kluczem. Po otworzeniu drzwi natychmiast ruszyli leżącemu mężczyźnie na pomoc. William nie oddychał, a na swojej szyi miał zaciśnięte dwie skarpety. Policjanci podjęli resuscytację. Parę minut później na miejscu zjawił się lekarz. Niestety na ratunek było już za późno. 50-kilkuletni bezdomny zmarł w policyjnej celi. Jeszcze przez jakiś czas krzyczący osadzony nie przestawał panikować.
Ten trzeci nadal siedział cicho w kącie, nie zwracając na siebie uwagi. Mimo to stróżom prawa rzucił się w oczy pewien istotny szczegół. Otóż mężczyzna ten nie miał na swoich stopach nie tylko butów, ale co było szczególnie istotne, także skarpet. Ten bosy milczek to 53-letni Kieran Patrick Kelly, Irlandczyk pochodzący z niewielkiej miejscowości, ale dorastający w Dublinie. Od ponad 2 dekad żyjący w Londynie. Kiedy tuż po jego ostatnim aresztowaniu policjanci próbowali ustalić, pod jakim adresem mieszkał, okazało się, że pod żadnym. Kiedyś miał dom, żonę oraz dzieci, ale popełniając ciągle te same błędy, stracił wszystko, łącznie z rodziną, a kolejnej szansy już od losu nie otrzymał. Pozostał na ulicy, gdzie mógł pić tyle, ile tylko chciał. W tamten czwartek aresztowano go pod zarzutem kradzieży. Dokonał jej wspólnie z kolegą. Tym samym, który później swoim krzykiem z celi zaalarmował policjantów. Ofiarą tego duetu złodziei padł starszy mężczyzna siedzący na ławce w parku. Zagrozili, że jeśli nie odda im pieniędzy, zrobią mu krzywdę. Emeryt wyszedł z domu, aby się przewietrzyć. Nie wziął ze sobą portfela. Jedynymi wartościowymi rzeczami, które wtedy miał przy sobie, były obrączka na palcu i zegarek. Napastnicy uznali, że dobre i to, po czym oddalili się z łupami. Jednak tamtego dnia szczęście im nie dopisało. Ofiara kradzieży szybko zaalarmowała policję. Ujęcie złodziejów nie zajęło zbyt wiele czasu, bo nie odeszli zbyt daleko. Wkrótce przewieziono ich na komisariat, gdzie mieli oczekiwać na przesłuchanie. Można było wyczuć od nich nie tylko woń alkoholu, ale także smród sugerujący, że już od dawna się nie myli. Podobne wrażenie sprawiał Boyd. Dlatego właśnie z tego powodu umieszczono ich wszystkich w tej samej celi. Policjanci chcieli w miarę możliwości ograniczyć rozprzestrzenianie się odoru. Chwilę później pożałowali tej decyzji. Szybko stało się jasne, że to właśnie Irlandczyk odebrał życie mężczyźnie. O tym w pewnym stopniu sugerowało narzędzie zbrodni czy zeznanie kolegi, choć każdy z tych dowodów teoretycznie można byłoby obalić. Dlatego najważniejsze okazały się słowa samego podejrzanego, który przyznał się do popełnienia tego zabójstwa. Do przesłuchania przydzielono detektywa inspektora, który w swojej karierze miał wielokrotnie do czynienia z brutalnymi przestępstwami. Ta sprawa zdecydowanie mieściła się w tej kategorii. Ofiara zmarła tragicznie, w miejscu, w którym nie powinno do tego dojść. Zdaniem śledczego było kilka możliwych scenariuszy. Zarówno sprawca, jak i zmarły byli osobami o podobnym stylu życia. Bezdomni, bezrobotni, uzależnieni od alkoholu. Być może znali się, byli skłóceni i konflikt eskalował na komisariacie. Albo dwóch nieznajomych pokłóciło się, a motorem napędowym okazał się spożyty wcześniej alkohol. A co jeśli ofiara w jakiś sposób sprowokowała sprawcę? To też wydawało się całkiem prawdopodobne. Mężczyzna siedzący w pokoju przesłuchań nie sprawiał wrażenia przerażającego mordercy. Był szczupły i niski. Wyglądał dość niepozornie i niezbyt groźnie. Niestety, nie zachowała się żadna z jego fotografii. Dziś w internecie możemy jedynie znaleźć rysunek przedstawiający podobiznę zabójcy. Jednak patrząc na niego, można dostrzec pewien charakterystyczny szczegół – duży nos. Policjanci później dowiedzieli się, że z tego względu jego znajomi nazywali go nosaczem Kelim. Ten niewielkiej postury mężczyzna wzbudził zainteresowanie policjantów. Początkowo myśleli, że być może będzie próbował mataczyć, zrzucając winę na tego drugiego. Zawsze mógł przecież powiedzieć, że to kolega zdjął mu ze stóp skarpetki i następnie wykorzystał je do uduszenia ofiary. Ku ich zdziwieniu przyznał się do winy. Podczas składania wyjaśnień był spokojny. Nie unosił się w żaden sposób. Odpowiedział na każde pytanie. A najważniejszym z nich było dlaczego? Na pytanie, dlaczego zabił, udzielił nam dość zaskakującej odpowiedzi. Powiedział, że mężczyzna chrapał i to bardzo głośno, co w pewnym momencie wzbudziło w Irlandczyku irytację. Postanowił go więc uciszyć. I na tym historia mogłaby się już zakończyć. Policjanci początkowo nie przewidywali żadnej kontynuacji, przynajmniej z ich strony. Akt oskarżenia, rozprawa i surowy wyrok. I tyle.
ale detektywa coś podkusiło, aby sprawdzić akta zabójcy. Wtedy trafił na informację, która go zaintrygowała. Otóż nazwisko tego mężczyzny figurowało w aktach brutalnej zbrodni. W 1977 roku oskarżono go o zabójstwo bezdomnego. Nieco później odbył się proces. Ława przysięgłych wydała werdykt uniewinniający pomimo obciążających go zeznań. Dwóch mężczyzn twierdziło, że widziało na własne oczy, jak oskarżony udusił ofiarę liną, ale ich słowa uznano za niewiarygodne. Wszystko dlatego, że sami byli alkoholikami, bez dachu nad głową. Pomimo uniewinnienia, detektyw nie mógł przejść wobec tej sprawy obojętnie. Dlatego postanowił o nią zapytać. Jednak kompletnie nie spodziewał się tego, co usłyszał w odpowiedzi. Kieran przyznał, że tak naprawdę zabił już wcześniej i że uszło mu to płazem. W dodatku zrobił to więcej niż jeden raz. Twierdził, że miał na sumieniu nawet 15 ludzkich istnień. Przyznał, że wszystko miało swój początek znacznie wcześniej. Nie w 1983 roku, czy nawet w 77. Na dzień swojej zbrodniczej inicjacji wybrał nie byle jaką datę. Historia rozpoczęła się następująco. 2 czerwca 1953 roku był szczególnie ważny dla Brytyjczyków. W całym Londynie porozwieszano flagi narodowe. Sąsiedzi wpraszali się do tych, którzy mieli w domu telewizor. Dlatego, że chcieli obejrzeć transmisję z koronacji następczyni brytyjskiego tronu, Elżbiety II. Po nałożeniu na jej głowę korony, ludzie radośnie skandowali: Boże, chroń królową. Miasto zalała fala ludzi. Wśród nich znalazł się także Kieran. Miał wtedy 23 lata. Wrócił do kraju po kilku latach. Z jego życiorysu wynika, że po skończeniu szkoły i zdobyciu zawodu wstąpił do brytyjskiej armii. W tamtym czasie bardziej mu się to opłacało finansowo niż przystąpienie do oddziału w swoim rodzinnym kraju. Jednak po kilkunastu miesiącach uciekł z miejsca pełnienia służby. Przyczyna tej decyzji pozostała nieznana. Jednak to zakończyło jego karierę wojskową. Został niehonorowo zwolniony z armii. Na szczęście dla niego nie poniósł wtedy żadnych konsekwencji prawnych. Musiał czuć się w pewien sposób zawstydzony, bo nie wrócił od razu do swojego rodzinnego domu w Dublinie. Zamiast tego znalazł pracę jako robotnik na farmie w pobliżu miejscowości, z której pochodził. Kiedy ją stracił, dopiero wtedy zjawił się u rodziców. Po jakimś czasie jego przyjaciel z dzieciństwa, Christy Smith, namówił go, żeby gdzieś razem wyjechali. Ich wybór padł na Londyn. Chcieli być na miejscu podczas koronacji nowej władczyni. Mężczyzna twierdził, że towarzyszyły im dwie kobiety. Prawdopodobnie były to prostytutki. Po przyjeździe wynajęli pokój, zostawili tam swoje rzeczy i wyszli na miasto. Wszystko było idealnie, ale tylko z pozoru. Jedna z kobiet miała na imię Kathleen. To imię warto zapamiętać, bo pojawi się w dalszej części tej historii. Kieran i Christy pokłócili się tego dnia. O co dokładnie? On sam już nie pamiętał. Ale cała sytuacja wywołała w nim silne emocje. Tak silne, że postanowił zabić. Ale nie zrobił tego od razu. Przez kilka godzin przechadzali się ulicami Londynu. Potem poszli na stację metra Baker Street. Dlaczego zwlekał? Być może bił się wtedy z własnymi myślami. Usiłował zwalczyć złą pokusę. Albo po prostu obmyślał, w jaki sposób trzeba to zrobić. Tego nie wiemy. Zapamiętał, że wokół było mnóstwo ludzi. On i jego towarzysze stali dość blisko krawędzi peronu. Nagle przyjaciele znowu zaczęli się sprzeczać. Kiedy środek transportu zbliżał się do miejsca zatrzymania, w głowie mężczyzny pojawiła się złowroga myśl, podpowiadająca, by zrobił to teraz. Posłuchał jej. Chwycił swojego najlepszego przyjaciela za ramiona i popchnął go pod pędzący pociąg. Kobiety wrzasnęły z przerażenia. Jednak kiedy spojrzał w ich kierunku, już ich nie było. Pomyślał, że pewnie bały się, że je też skrzywdzi. Dlatego uciekły. Kieran już nigdy więcej nie spotkał tych dwóch świadków swojej zbrodni.
Na początku wydawało mu się, że tylko one to zobaczyły. Nikt więcej. Że nikt inny nie zwrócił uwagi na niego, na zabitego mężczyznę czy na tory. Szybko stamtąd uciekł. Ciągle oglądał się za siebie. Towarzyszyła mu tylko jedna myśl. Co jeśli się pomylił? Co jeśli ktoś naprawdę to zobaczył i za chwilę doniesie na niego? Kolejne tygodnie stały się dla niego męczarnią. Za każdym razem, gdy widział policjanta na ulicy, odnosił wrażenie, że ten idzie po niego. Nie miał wątpliwości tylko co do jednego, że jego przyjaciel był martwy, że na pewno go zabił, przecież nikt by tego nie przeżył. Ciągle w jego głowie pojawiała się wizja, w której policjanci zakuwają go w kajdanki. Później wyobrażał sobie swój proces i skazanie, dlatego wkrótce wrócił do Dublina. Tam znalazł zatrudnienie. Wykonywał różne prace fizyczne. Nie był co prawda dobrze zbudowany, ale posiadał pewne umiejętności. W drugiej połowie lat 50. wziął ślub. Niedługo później został ojcem dwójki dzieci. Niewiele wiadomo o tym małżeństwie, oprócz tego, że po kilku latach się zakończyło. Żona go zostawiła. Prawdopodobnie przez jego nadmierne picie, a pił niemal bez przerwy. Przed pracą, po pracy, a nawet w jej trakcie. Zaczął też kraść. Złapano go kilka razy i skazano. Więzienie nie było dla niego obcym miejscem. Musiał się tam chyba czuć dość komfortowo, bo po każdym wyjściu na wolność znów w to miejsce wracał. Wciąż towarzyszyła mu myśl, że ktoś w końcu zorientuje się, co takiego zrobił w Londynie. Dlatego długo nie wracał do stolicy Anglii. Pojawił się tam dopiero po 7 latach. W roku 1960. 30-letni wówczas Kieran opuścił wtedy Irlandię już na zawsze. Czym wytłumaczył fakt, że w 1953 roku wrócił do ojczyzny sam, bez przyjaciela, z którym wcześniej wyjechał? Co powiedział jego rodzinie? Choć są to bardzo interesujące kwestie, niestety nic na ten temat nie wiemy. Czy policja w ogóle postawiła takie pytania? Zapewne tak, ale nigdy nie ujawniono odpowiedzi. Na komisariacie opowiedział o swojej pierwszej zbrodni. Jednocześnie podkreślił, że przez następne 30 lat popełnił ich znacznie więcej. Opowiedział o nich ze szczegółami podczas kolejnych przesłuchań. Jak sam przyznał, po ostatecznym przyjeździe do stolicy Wielkiej Brytanii, początki nowego życia były dość obiecujące. Trzymał się głównie z innymi Irlandczykami, których w Londynie nie brakowało. Podejmował się różnych zajęć, m.in. na budowie. Pracował ciężko, za niewielkie pieniądze, ale było go przynajmniej stać na wynajem pokoju, wyżywienie i, co było wtedy dla niego najważniejsze, na alkohol. Wkrótce poznał swoją rodaczkę, z którą zaczął się spotykać. Kobieta miała już za sobą jedno małżeństwo. Podobnie jak on, nieudane, po którym pozostało jej 5 dzieci. Wychowywała je samotnie. Wzięli ślub, a niedługo później na świat przyszły kolejne, tym razem ich wspólne pociechy. Wtedy przed mężczyzną pojawiło się olbrzymie wyzwanie – utrzymanie dość licznej rodziny. Jednak jego zarobki z trudem wystarczały na pokrycie podstawowych kosztów życia. Musiał więc zacząć kombinować. Do domowego budżetu postawił dorabiać kradzieżami, ale jego małżeństwo trwało zbyt długo. Pewnego dnia rozstali się. A wtedy on wylądował na ulicy. Pod koniec lat 60. dokonał kradzieży z bronią w ręku. Sąd postanowił umieścić go wtedy w szpitalu psychiatrycznym. Nie wiadomo jednak, jaką konkretnie diagnozę postawili biegli psychiatrzy. Mężczyzna spędził tam koło 2 lat. Po wyjściu przez chwilę pracował na budowie. Potem zajmował się już wyłącznie piciem i łamaniem prawa, za co kilka razy trafił za kratki. Aż w końcu popełnił kolejną zbrodnię. W 1973 roku zabił pewnego alkoholika i włóczęgę. I był dumny z tego, że kolejny raz uszło mu to płazem. Mało tego, nikt nie odnalazł zwłok, choć on sam twierdził, że ukrył je w piwnicy domu tego mężczyzny. Nie udało nam się ustalić, jak jego ofiara się nazywała, ile miała lat i gdzie dokładnie mieszkała. Jednak podejrzany przyznał, że budynek, w którym doszło do tej zbrodni, kilka lat później został zburzony. Wtedy się przestraszył, że podczas rozbiórki ktoś natknie się na szczątki.
Mimo to nic takiego nie nastąpiło. Jak podkreślił w trakcie składania wyjaśnień, to umocniło go w przekonaniu o jego bezkarności. Policjanci, którzy usłyszeli tę historię, próbowali ustalić więcej szczegółów związanych ze śmiercią Włóczęgi, ale niestety nie udało się. Podobnie jak w przypadku kolejnych zabójstw, do których Irlandczyk się przyznał. W latach 70. zabił kilka innych osób. W ogóle ich nie znał, nie wiedział nawet jak mieli na imię. Zabił, bo po prostu spotkał ich na swojej drodze. Z jego opowieści wynikało, że czasami czuł potrzebę odebrania komuś życia. Mordował mężczyzn w średnim wieku i starszych, znajdujących się na marginesie społecznym, podobnie jak on. Bezdomni, bezrobotni, często alkoholicy. Choć wszystkie ofiary wiele łączyło, jego modus operandi różnił się w poszczególnych sytuacjach. 62-letni Hector Fisher zmarł w wyniku licznych ran kłutych w okolicy głowy, szyi i klatki piersiowej. Odnaleziono go leżącego na przykościelnej ławce w lipcu 75 roku. Sprawca użył kilku narzędzi zbrodni, m.in. noża, szklanej butelki i kawałka drewna. Kiedy 8 lat później śledczy przejrzeli akta tej sprawy, znaleźli w nich jego nazwisko. Okazało się, że kilka razy wrócił on na miejsce zbrodni. To dość typowe zachowanie w przypadku seryjnych morderców, którzy często odtwarzają w pamięci swoje mroczne dokonania. Chcą przeżyć to jeszcze raz, więc kręcą się w pobliżu. A Kieran podczas większości tych wizyt miał na sobie dokładnie takie same ubrania, które nosił w chwili popełnienia przestępstwa. Tak przynajmniej przyznał w 83 roku. Były pokryte śladami krwi. Jednak policjanci nie zwracali wówczas uwagi na ten istotny szczegół. W końcu przewieźli go na komisariat i przesłuchali. Trochę za późno. Gdyby zrobili to wcześniej, prawdopodobnie dostrzegliby czerwone ślady. Gdy go zatrzymali, akurat miał na sobie zupełnie czyste ubrania. Powiedział im, że nic go nie łączyło z tą śmiercią. Udawał zwyczajnego bezdomnego, którego zaciekawiło, co takiego wydarzyło się w pobliżu kościoła. Tłumaczył, że to właśnie z tego powodu tak często tam przychodził. Wypuścili go. Co ciekawe, akta sprawy zawierały także inne szczegóły, które mogły połączyć go ze zbrodnią. Kilkoro świadków zeznało, że na krótko przed zabójstwem widziało ofiarę, której towarzyszył jakiś mężczyzna, który mówił z irlandzkim akcentem. Jednak opis tej osoby różnił się w poszczególnych wersjach. Nie wiadomo, kto nim był. Mogło chodzić o Kirana, ale nigdy tego nie potwierdzono. Wtedy uszło mu to płazem, ale po latach postanowił się przyznać. Najwidoczniej był dumny z samego siebie. Z tego, że przechytrzył organy ścigania i nie dał się złapać. Dlatego zapragnął się tym pochwalić. Ta ofiara różniła się nieco od innych. Nie mieszkała na ulicy, ale również piła oraz włóczyła się po parkach i innych publicznych miejscach. Mężczyzna był dość znany w kręgu osób bezdomnych, choć jego życie nie zawsze tak wyglądało. Kiedyś lubiano go i szanowano. Jeszcze kilka lat wcześniej miał żonę, ale ona nieoczekiwanie zmarła. To załamało Hektora. Zamknął wtedy swój biznes drukarski i pogrążył się w rozpaczy. Ukojenie odnajdywał wyłącznie w butelce alkoholu. Kieran twierdził, że mężczyzna miał dziwne upodobania. Podobno lubił przebierać się w kobiece ubranie. On tego nie rozumiał i odbierał w kategorii dziwactwa czy nawet pewnej dewiacji. Tego dnia 62-latek zdenerwował go. Już nawet nie pamiętał, o co chodziło. Być może o kwestie damskich ubrań, ale nie możemy mieć pewności. W każdym razie rzucił się na niego i zabił. Mogło też chodzić poniekąd o pieniądze. Irlandczyk sam przyznał, że zabrał z portfela ofiary kilka banknotów, ale nie wszystkie. Zostawił parę funtów, tak by policja nie zorientowała się, że dokonano kradzieży. Kolejny opowiedziany przez niego przypadek wzbudził pewne kontrowersje. Powiedział, że w 76 roku zabił właściciela pewnego domu, w którym urządzano coś w rodzaju speluny. Odbywała się tam wieczna impreza. Ciągle przechodzili tam pijani ludzie, by jeszcze bardziej się upić. Ofiarą był niejaki Paddy. Tak przynajmniej wynikało z wyjaśnień Kirana. Przyznał, że kiedy zjawił się na miejscu, mocno podpity mężczyzna leżał gdzieś w kącie. Nie mógł więc w żaden sposób się bronić. Zabójca to wykorzystał. Położył jego głowę na swoich kolanach, zakrył mu oczy kawałkiem materiału, jednocześnie wlewając w usta alkohol. Paddy nagle zaczął wymiotować.
ale to nie powstrzymało sprawcy. W dalszym ciągu poił go, co ostatecznie doprowadziło, że pijany mężczyzna udusił się własnymi wymiocinami. Podejrzany podał nazwiska kilku osób, które jego zdaniem były wtedy w tym domu. Miały one potwierdzić jego wersję wydarzeń. Choć upłynęło kilka lat od opisanej sytuacji, to udało nam się dotrzeć do kilku takich osób. Jednak żaden z nich nie zapamiętał takiej sytuacji. Kojarzyli 53-letniego mężczyznę, kilkukrotnie pili z nim alkohol, ale nigdy nie widzieli go w tamtym domu. Sprawdzono, czy pod wskazanym przez niego adresem faktycznie doszło do opisanej sytuacji. Policjanci dowiedli, że w 76 roku pewien mężczyzna zmarł w podobnych okolicznościach. Tyle, że pojawił się pewien problem, który zburzył wiarygodność Kirana. Otóż do zgonu doszło w czasie, kiedy Irlandczyk odsiadywał karę pozbawienia wolności za kradzież. Czyli nie mógł być w to zamieszany. Prawdopodobnie o sprawie usłyszał od kogoś ze znajomych. Ale dlaczego opowiedział o niej detektywom i wziął ją na swoje barki? Aby upewnić się, że ich okłamał, stróże prawa pokazali mu zdjęcie przedstawiające zmarłego. Zapytali, czy jest w stanie go rozpoznać, a on zaprzeczył. Twierdził, że nigdy nie znał i nigdy nie spotkał go na swojej drodze. To zasiało pewne ziarno wątpliwości wśród stróżów prawa. Dotychczas wydawało się, że ten mężczyzna był z nimi całkowicie szczery. Bo czemu miałby kłamać, że kogoś zabił? Zazwyczaj działało to w drugą stronę. Lata spędzone na ulicy sprawiły, że dla większości społeczeństwa stał się kimś niewidzialnym, mało istotnym. Były żony nie chciały mieć z nim nic wspólnego. Nie widywał własnych dzieci. Czy to z kolei miało wpływ, że chciał w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę? Czy dlatego przyznał się do zbrodni, której nie mógł popełnić? Czy pozostałe historie też zostały przez niego wymyślone? To nie dawało spokoju śledczym. Sprawdzając wiarygodność podejrzanego, wyszły na jaw kolejne wątpliwości. Pojawiły się problemy z ustaleniem, kim była pierwsza ofiara. Brytyjscy policjanci nie byli nawet pewni, czy ktoś taki w ogóle istniał. Nie odnaleźli jego rodziny ani żadnego innego śladu. Ale i tak dalej słuchali jego wyjaśnień. Kolejną ofiarą na liście był Ed Toll. Podobnie jak Hektora, znaleziono go leżącego na ławce. Z tym, że miało to miejsce prawie 2 lata później. Miejsce zbrodni – Park Kennington. Przyczyna śmierci – uduszenie liną. To właśnie w tej sprawie Kieran stał się głównym podejrzanym. W końcu go aresztowano i postawiono przed sądem. Ostatecznie ława przysięgłych wydała werdykt uniewinniający, pomimo że 2 naocznych świadków twierdziło, że oskarżony naprawdę był zabójcą. Na sali sądowej odczytano ich zeznania przedstawiające rzekomą wersję wydarzeń. Ze względu na swój styl życia, czyli brak domu, pracy i alkoholizm, nie zostali potraktowani jako wiarygodni świadkowie. Jeden z nich, jakiś czas po złożeniu zeznań w prokuraturze, trafił do szpitala z bólem brzucha i wkrótce zmarł. Kieran przyznał, że to on maczał w tym palce, ponieważ chciał się zemścić. Spotykając go w parku, zaproponował napój. Mężczyzna o imieniu Mickey nie wiedział, że w butelce oprócz soku były pokruszone tabletki przeciwbólowe wymieszane ze środkiem do odkażania ran. Według słów Kirana to właśnie przez to trafił do szpitala, a potem zmarł. Późniejsza sekcja wykazała, że ofiara zmarła na marskość wątroby. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, bo od wielu lat człowiek ten nie stronił od alkoholu. Nie wiadomo, czy w jego organizmie naprawdę wykryto obecność leków i innych substancji. Ponieważ wyników badań toksykologicznych nie przekazano opinii publicznej. To zabójstwo również okazało się trudne w udowodnieniu. Pomimo, że pojawił się świadek, który opowiedział o pewnej sytuacji, która wydarzyła się kilka dni przed śmiercią ofiary. Spotkał się on wtedy z Mickeym i Kieranem. W trójkę pili alkohol. Pomiędzy Irlandczykiem i Brytyjczykiem doszło do kłótni i rękoczynów. Jednak to o niczym nie świadczyło. Policja nie zgromadziła żadnego dowodu, że 53-latek miał coś wspólnego z tą śmiercią. Jeff Platt rozpoczął swoją karierę policyjną w latach 80. Jak przyznał wiele lat później, na samym początku tej drogi trafiła mu się sprawa Kirana. Uczestniczył w jego przesłuchaniach. Gdy słyszał o historii śmierci Christiego Smitha, zdał sobie z czegoś sprawę. Zaczął podejrzewać, że zabójca wykorzystał podobny schemat działania w innych zbrodniach.
W ciągu ostatnich 30 lat doszło do kilku podejrzanych śmierci w pobliżu londyńskiego metra. Ludzie ginęli pod pociągami. W większości sklasyfikowano te zgony jako samobójstwa albo ewentualne wypadki. Przeglądając archiwalne wydania lokalnych dzienników, znalazł kilka artykułów o tajemniczych zgonach w metrze. Zdaniem funkcjonariusza, w większości z nich pojawił się jeden świadek – Kieran Kelly. Wtedy zrozumiał, że ci ludzie zostali tak naprawdę zamordowani, a podejrzany temu nie zaprzeczył. Według wyliczeń policjanta, seryjny morderca miał na koncie łącznie 31 ofiar. Jednak ostatecznie postawiono mu wyłącznie dwa zarzuty – zabicie Hektora i Williama. W 1984 roku sąd skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności. Co zatem z pozostałymi zbrodniami, do których się przyznał? Prokuratura uznała, że podczas przeprowadzonego śledztwa nie zebrano wystarczających dowodów przemawiających za tym, że oskarżony popełnił więcej przestępstw. Nie uzyskaliśmy nawet pewności, że do niektórych wspomnianych przez niego sytuacji w ogóle doszło. Największe wątpliwości wzbudziła śmierć przez udławienie wymiotami. Kieran nie rozpoznał na zdjęciu ofiary. W czasie, w którym doszło do śmierci, przebywał za kratkami, nie wspominając już o rzekomym zabójstwie przyjaciela, który mógł przecież nigdy nie istnieć. Zagadki śmierci Eda czy Mickiego również zostały bez odpowiedzi, chociaż w tych przypadkach został zgromadzony pewien materiał dowodowy. Były zwłoki i miejsca zbrodni. Ale zdaniem prokuratora to nie wystarczyło, by oskarżyć mężczyznę. W każdym razie Kieran trafił do więzienia. O jego skazaniu wspomniano w zaledwie kilku króciutkich artykułach. Nie poświęcono mu zbyt wiele uwagi. Kilkukrotnie przekręcano nawet jego imię i nazwisko. Dziennikarze nie zdawali sobie sprawy, że jest to potencjalny seryjny morderca. Dlaczego tak się stało? Swoją teorię na ten temat w 2015 roku zaprezentował wspomniany chwilę wcześniej emerytowany już policjant Jeff Platt. To on ujawnił szokujące doniesienia na temat irlandzkiego przestępcy. Wydał o nim książkę. Polskiej wersji nie ma, ale tytuł można przetłumaczyć jako seryjny morderca z londyńskiego metra. Sam funkcjonariusz nadał zabójcy taki właśnie przydomek. Choć oficjalnie nawet nie został on uznany za seryjnego sprawcę. Udowodniono mu tylko dwie zbrodnie. Policjant twierdził, że ta sprawa została zamieciona pod dywan. Brytyjski rząd obawiał się masowej paniki, tego, że ludzie baliby się wychodzić na ulicę czy korzystać z metra. Taka wersja została przedstawiona w jego reportażu. Podobną tezę wygłosił w licznych wywiadach, które ukazały się w brytyjskiej i irlandzkiej prasie krótko po premierze książki. Autor ponadto zawarł na stronach pewną tezę, która miała tłumaczyć, dlaczego mężczyzna zabijał. Otóż podobno był gejem i zarazem homofobem. Wychował się w katolickiej rodzinie, w której relacje homoseksualne uważano za grzech. Zresztą czasy, w których żył, nie sprzyjały szczególnie społeczności LGBT. Widok dwóch mężczyzn trzymających się za ręce z pewnością wywołałby kontrowersje, plotki i krzywe spojrzenia. Z tego względu, zdaniem policjanta, przez lata wypierał się swojej orientacji. Próbował stworzyć związki z kobietami, ale bez większego powodzenia. Ta frustracja stała się w jego przypadku motorem napędowym w popełnieniu zabójstw. Dlatego na ofiary wybierał mężczyzn. Podobno spora część z nich także była homoseksualna. Kieran miał bać się, że ktoś z bliskiego grona dowie się o jego odmienności. Z książki dowiadujemy się, że to doprowadziło do śmierci Christiego. Że tego feralnego dnia zażartował sobie, że jego kolega powinien już wziąć ślub i spłodzić potomstwo. Zabójca odebrał to jako pewną groźbę. Doszedł do wniosku, że przyjaciel znał prawdę o jego prawdziwej naturze. Słowa miały stanowić pewnego rodzaju przytyk. Musiał więc go zabić, by ten nie rozpowiedział innym skrywanej prawdy. Seryjny morderca, o którym nikt nie wiedział, stał się nagle popularnym tematem. Przez lata nietkniętym przez prasę, więc w końcu postanowiono to zmienić. Po latach dziennikarze śledczy z Irlandii przyjrzeli się sprawie i ją przeanalizowali. Tak jak my robiliśmy to w latach 80. Chcieli sprawdzić, czy nam może coś umknęło. W dobie nowych technologii dostępne są w końcu pomocne narzędzia, których my wtedy nie mieliśmy.
postawili pytanie, jakim cudem ktoś odebrał ponad 30 ludzkich istnień i nie został zauważony. Czy naprawdę doszło do wielkiego spisku, który związał usta policjantom? Dziennikarze irlandzkiego radia publicznego to sprawdzili. W 2020 roku przedstawili opinii publicznej wyniki własnego śledztwa w kilkuczęściowym reportażu radiowym. Ku zdziwieniu innych okazało się, że ich rezultaty znacząco różniły się od informacji dostarczonych przez policjanta, który rzekomo był jednym z głównych śledczych w tej sprawie. Przejrzenie akt i rozmowy z innymi pracownikami wykazały, że wersja wydarzeń funkcjonariusza Platta w niektórych fragmentach nie pokrywała się z rzeczywistością. Mężczyzna nie był w 1983 roku detektywem. Przechodził dopiero szkolenie, więc nikt nie powierzyłby mu tak dużej sprawy. Przesłuchaniem zajęli się inni, bardziej doświadczeni stróże prawa. Nie było możliwości, by to on dokonał jakichkolwiek ustaleń. Tylko on jeden przekonywał, że Kieran interesował się mężczyznami. Żaden inny policjant nic o tym nie wiedział. Dziennikarze dowiedzieli się, że wątek z seryjnymi morderstwami w metrze też jest najprawdopodobniej wyssany z palca. Mało prawdopodobne, by na podstawie kilku znikomych artykułów prasowych dowiedział się, że za wszystkim stał Kieran. Inni śledczy nie mieli o niczym takim pojęcia. Na taśmach z przesłuchań brak było przyznania się do tych przestępstw. Tłumaczenia, jak do tego doszedł, były dość dziwne. Podobno w tekstach pojawiło się nazwisko świadka. Dzisiejsi reporterzy wątpili, by rzeczywiście dziennikarze kilkadziesiąt lat wcześniej dotarli do takich szczegółowych informacji, nawet jeśli nie opublikowaliby tego na łamach gazet. Te wątpliwości okazały się słuszne. Na podstawie archiwalnych wydań gazet nie dało się wysnuć żadnej racjonalnej tezy o grasującym seryjnym mordercy w metrze. Dlaczego policjant twierdził inaczej? Reporterzy chcieli się tego dowiedzieć. Niestety, konfrontacja nie przebiegła pomyślnie. Emerytowany śledczy odmówił wyjaśnienia sprawy. Nie znaleziono również dowodów, że brytyjski rząd zakazał policji komentowania sprawy w prasie. Temat faktycznie nie wyciekł, ale prawdopodobnie dlatego, że pojawiło się w tej sprawie zbyt wiele nieścisłości. Policja nie chciała robić szumu wokół Kirana. Przyznał się do wielu zbrodni, ale brakowało dowodów. Detektywi przeczuwali, że być może chodziło mu o rozgłos, a nie chcieli dać mu tej satysfakcji. Część informacji z książki okazała się nieprawdą. Jednak nie wszystko było kłamstwem. Historie dotyczące innych spraw, m.in. Christiego, Hektora czy Mickiego, naprawdę wypłynęły z ust Kirana. Przywołane fakty zgadzają się z oficjalnymi aktami. Jaka zatem jest prawda? Policjant, który faktycznie uczestniczył w śledztwie i przeprowadził przesłuchania, ma swoją teorię. Jego zdaniem Irlandczyk nie zabił 31 osób, tylko znacznie mniej. Jednak wciąż dokonał seryjnych mordów, około 5 lub 6. Do niedawna uważał, że Christie był jedną z ofiar. Jego podejrzenie zostało częściowo potwierdzone przez dziennikarzy. Udało im się ustalić, że Kieran go nie wymyślił. Ktoś taki żył w Dublinie, niedaleko domu rodziny Kelly. W 1953 roku wyjechał do Londynu w dniu koronacji królowej, ale wrócił do rodzinnej miejscowości krótko potem. Co jakiś czas przyjeżdżał do Anglii, aż w końcu tam został. Znalazł pracę w metrze. 10 lutego 1956 roku naprawiał tory kolejowe. Tego dnia doszło do tragedii. Potrącił go nadjeżdżający pociąg. Christie nie przeżył. Okoliczności tej śmierci zostały zbadane przez brytyjską policję transportową. Funkcjonariusze ustalili, że doszło do wypadku. Mężczyzna w trakcie wykonywania prac przypadkowo stanął po niewłaściwej stronie torów. Nie zauważył nadjeżdżającego pociągu. Naoczni świadkowie potwierdzili tę wersję. Nikt nie popchnął go ani w żaden inny sposób nie spowodował tego zdarzenia. Kieran Kelly zatem nie odpowiadał za jego śmierć. Dlaczego skłamał? Do dziś nie wiadomo. Możemy się jedynie domyślać. Być może chodziło mu o to, by ktoś go w końcu dostrzegł. Lata spędzone na ulicy mogły sprawiać, że zapragnął znaleźć się w blasku reflektorów. Co ostatecznie i tak się nie stało. Przynajmniej za jego życia. Jednak zastanawiające jest, że w swoich wyjaśnieniach Kieran przywołał kobietę o imieniu Kathleen.
Powiedział, że wraz z inną prostytutką towarzyszyła im w podróży, a tak miała na imię żona Christiego. Kiedy mężczyzna pojechał do Londynu w czerwcu 1953 roku, ona również. Jest zatem wysoki stopień prawdopodobieństwa, że ci dwaj znali się. Tego nie potwierdzili żyjący członkowie rodziny Christiego. Nikt z nich nie słyszał o kimś takim jak Kieran Kelly. A skoro byli najlepszymi przyjaciółmi z dzieciństwa, ktoś z rodziny zmarłego powinien przynajmniej kojarzyć tego mężczyznę. Dzięki dziennikarskiemu śledztwu na jaw wyszła inna sensacyjna informacja, o której brytyjska policja nie miała bladego pojęcia. Zasugerowała, że być może Kieran nie zabijał wyłącznie w Anglii. Jego rodzina pochodziła z niewielkiej irlandzkiej miejscowości, jednak kiedy miał 10 lat, przenieśli się do Dublina. Zrobili to nagle i w pośpiechu. Przyczyna tej decyzji pozostała nieznana. Jakiś czas później do starego domu wprowadziła się nowa rodzina. Po kilku dekadach, konkretnie w 1993 roku, na terenie posiadłości przeprowadzono prace budowlane. Parę metrów od budynku robotnicy wykopali kości. Właściciele zawiadomili policję. Wydawało im się, że mogą to być ludzkie szczątki. Na miejsce wezwano lekarza, który miał wstępnie je ocenić. Okazało się, że z ogrodu wykopano czaszkę i kilka innych kości, prawdopodobnie kręgi szyjne, na których pozostała pętla z drutu. Medyk skłaniał się ku tezie, że pochodziły od człowieka. Nie mógł jednak podać stuprocentowej odpowiedzi na podstawie pobieżnych oględzin. Znaleziska przewieziono do prosektorium. Policja obiecała zbadać sprawę, ale zapadła cisza. Osoby, które dokonały tego odkrycia, chciały wiedzieć, czy wszczęto jakieś śledztwo. Każde ich zapytanie podobno zbywano. Ostatecznie dowiedzieli się, że kości prawdopodobnie były zwierzęce. Później o tym najzwyczajniej w świecie zapomniano. Jednak kiedy o Kieranie zrobiło się głośno, syn właścicieli skontaktował się z dziennikarzami. Udało się zorganizować akcję przeszukania ogrodu. Na miejsce wezwano archeologów, którzy przekopali teren. Nic więcej tam nie odnaleziono. Lekarz, który w latach 90. ocenił, że mogły to być ludzkie szczątki, do dziś podtrzymuje tę wersję. Ale obecnie nie wiadomo, co wydarzyło się w tym ogródku. Jeśli zakopano tam człowieka, to w jakich okolicznościach do tego doszło? Kto znalazł się kilka metrów pod ziemią? Co z pozostałą częścią szkieletu? Czy stał za tym Kieran, który miał wówczas tylko 10 lat? Czy już jako dziecko był zdolny, by odebrać komuś życie? Czy to dlatego jego rodzina wyprowadziła się z tamtego domu w pośpiechu? Te pytania pozostały bez odpowiedzi. Jak się okazało, irlandzka policja szybko porzuciła sprawę. Nie dokonała żadnych ustaleń, zupełnie jakby kości nigdy nie zostały wykopane. Ale kto wie, w ciągu ostatnich kilku lat dziennikarze dotarli do wątków, o których nawet śledczy nie wiedzieli. Być może w przyszłości pojawią się kolejne doniesienia. Gdyby tylko w realnym życiu istniał detektyw z takimi możliwościami jak bohaterka serialu Poker Face. Zapewne wiele nierozwiązanych spraw doczekałoby się wtedy wyjaśnienia. Dziękuję Wam za odsłuch odcinka. Dziękuję także naszemu dzisiejszemu partnerowi Sky Showtime i przypominam, że to właśnie na tej platformie obejrzycie Poker Face. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Książka Jeffa Platta pod tytułem London Underground Serial Killer, opublikowana w 2015 roku w Barnsley przez wydawnictwo Pen and Sword. Książka Roberta Mulherna pod tytułem The Secret Serial Killer, opublikowana w 2019 roku w Barnsley przez wydawnictwo Pen and Sword. Wyniki dziennikarskiego śledztwa dokonane przez dziennikarzy irlandzkiego radia publicznego RTA, przedstawione w podcaście The Nobody Zone z 2020 roku. Artykuły informacyjne z portalu Express i Ivondo.